Bezpieczeństwo każdego uczestnika ruchu zależy od nas samych, od naszych prawidłowych zachowań i rozwagi, ale są też czynniki, na które pieszy nie ma bezpośredniego wpływu: stan dróg, znaki, barierki czy coraz szerzej propagowane doświetlenia przejść dla pieszych. Miasto Weichero zainstalowało nowe lampy na pięciu przejściach: przy ulicy Wniebowstąpienia, to jest na skrzyżowaniu z Ulicą Śmiechowską, przy ulicy Dworcowej, przy ulicy Pomorskiej, a także przy ulicy Nadrzecznej. Zainstalowane na przejściu dla pieszych oświetlenia jednocześnie zapewnią kierowcom, Lepszą widoczność pieszego, a pieszemu lepszą widoczność zbliżających się pojazdów. Inwestycja kosztowała 100 tysięcy złotych, z czego powiat wejherowski przekazał 40 tysięcy złotych na przejścia znajdujące się na drogach powiatowych, czyli na pomorskiej w niebowstąpienia i dworcowej. W planach jest realizacja kolejnych takich inwestycji. Po kontroli wykonanej przez Straż Miejską wytypowano już miejsca najbardziej niebezpieczne.